Tak, kochani, pierwszy filmek z trasy można powiedzieć. Jestem w miejscowości dominów pod Lublinem. Kieruję się. Ogólnie zaraz Wam powiem, gdzie się kieruję. Jadę z stalowej woli do miejscowości glina. Do miejscowości glina. A jak widzicie, tu też jest pełno gliny. A Tak, na marginesie to wczoraj rozładowywałem się. Słuchajcie, pod. Niedaleko jakieś nie wiem, pół kilometra od Energylandii e, Przywiozłem facetowi takie formy do e, takich betonowych klocków I powiem wam, prawie pod kostki błota na placu e, Musiałem później buty e, czyścić i w ogóle masakra po prostu A że była noc, nie widziałem i wprost w, w takie błocisko wlazłem, że koniec Kochani! Pewnie macie 100 pytań. W tym filmiku powiem Wam tam krótkim. Mogą być 2, 3, 4, a może 5 filmów dziennie. Nie bawię się tu w montaż, podkłady muzyczne, bla, bla, bla. To jest mój taki kanał techniczny, gdzie po prostu jest wszystko z trasy na surowo. Kamilo44, napisałeś mi, czemu nie zrobiłem. Mogłem to zrobić, napisałeś, mogłem to zrobić na PST Pstrokaty. Otóż tam jest mój kanał główny i tam filmy są, że tak bardziej, bardziej... Dopieszczone do o tak. Tutaj jest wszystko na surowo, kochani. Dominów, jestem na takiej autostacji. Eee, pewnie nie widzieliście nazwy i dobrze. Nie ma tu kompletnie nic. Nie ma ubikacji, nie ma kawy. Eee, ledwo światło w środku świeci, jest ciemno, zimno. Eee, widocznie właściciel naprawdę tutaj oszczędza. Nie ma płynu do dezynfekcji, jak się wchodzi, bo wiadomo, eee, łapiemy za ten. Eee, za ten szlauw, że tak powiem, i lejemy paliwo, i musimy rączki potem jakoś zdezynwekować, jednak nie ma też papieru tutaj na stacji przy tych, przy wlocie paliwa. No także lipa trochę. Zatrzymałem się tutaj, ponieważ diesel kosztuje 4,49. 4, także fajna cena, i pół baku zatankowałem mu. Kochani, filmy po 5 minut. Pewnie macie tysiąc pytań. No tuż mam fuchę taką na jakiś czas, przynajmniej dwa miesiące. Dobry pieniądz, pewnie zastanawiacie się co, ile zarabia i tak dalej Nadal pracuję w Beskidzie Śląskim, tam gdzie pracowałem w Ustroniu e, Załapałem taką fuchę, Czechy odpadają, to jest po prostu, no nie dla mnie, jestem za stary już na takie zapierdzielanie Miałem tam na kopalni pracować, potem w fabryce, no, taki tam, nieważne Kochani, no cóż, no około 170 na początek dniówka, no nie jest źle. No, te 8, 8, 9 godzin przejeżdżę, także wieczór mam do siebie od poniedziałku do piątku. Nie jest źle. Więcej szczegółów podam wieczorem, może. Kochani, tutaj kuferek z jedzeniem, tutaj nie ma nic, to musimy schować. To powinno być tu. Yy, miejsce to jest w ogóle Fiat Ducato 2013 czy 14 bodajże miejsce dla dwóch osób tu mi się trochę wody wlało na szczęście tylko wody yy, GPSik z Googlem, Google Maps i powiem wam dzisiejsza technologia jak kiedyś jeździłem na busach w międzynarodówce to to się nie umywa do dzisiejszej technologii jak to jest świetnie skonstruowane w dzisiejszych Google Mapsach pokazuje wam wszystko korki objazdy momentalnie działa naprawdę Dzisiejszy transport, jeśli chodzi o technologię, jest zarąbiście, zarąbiście skonstruowany. cmr ki radyjko. Szkoda, że tylko ten dukato nie ma Bluetooth'a, bo ja lubię rozmawiać na głośnikach i słuchać audiobooków. No niestety nie ma go, ale zawsze mogę posłuchać z telefonu, tak? Kurniczek klasyczny u góry. Busa wam nie będę pokazywał, ponieważ szef, szef nie wiem, czy by się zgodził. Siri radio nie działa. Ale ogólnie samochód jest w dobrym stanie, powiem Wam. No i cóż, widzimy się wieczorkiem. Eee, I tyle, no, lecimy, lecimy tam do tej gliny. Trzymajcie się. I tak jak mówię, kochani, nie będę odpowiadał na komentarze, nie będę wydawał żadnych serduszek, ponieważ, no tak jak mówię, jestem w pracy i nie mam na to czasu. Będą filmiki różne. Każdego dnia, także przygoda będzie z różnych to miejsc, nie tylko ze stacji benzynowych, ale może z różnych zabytków, miejsc historycznych. Po prostu chcę to wykorzystać, wiecie, tą podróż po Polsce. Dzisiaj byłem z Talowej Woli, byłem pod granicą ukraińską niedaleko przemyśla. Pozdrawiam cię Wojtku. Wczoraj we Wrocławiu, jeszcze, jeszcze, no jeżdżę cały czas. No to hejka do wieczora.